Larecki, powiedz nam jeszcze, wierzysz albo nie wierzysz? Co, bo jak nie? Patrz, jak państwo grają w piłkę fajnie, jak dzieci. I co, mi nie wierzysz w to? Nie wierzę, nie wierzę w... Nie wierzę w... Nie wierzę w... Huchu. Kochani, nie wierzę sobie. Właśnie jeszcze, bo już taki bonusik. Nie wierzę w to, że go się interesowało to, co, o czym mówiłem. W to nie wierzę. Dlaczego? Bo wszystko to, co powiedziałem, Kosi ma głęboko w dupie. Nie, jestem tylko oburzony. Że ja to już słyszałam. Jestem oburzony w to, jak gości w ogóle nie interesuje ten filmik. Ale nieważne. Talk to the hand. No, to coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie. Jestem oburzony. Dobra, kochani. Jesteśmy ciekawi, w co wy nie wierzycie. I teraz już zmienił glasy. No. Witam was bardzo serdecznie, kłaniam wam się nisko. No niestety musiałem nagrać ten filmik po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem nie wyszedł. Okazało się, że aparat był wyłączony przez całe 20 minut, jak nagrywałem ten film, więc trochę mi było smutno, bo uważam, że film byłby świetny. No ale niestety, znaczy niestety albo stety, uważam, możliwe, że tym razem będzie świetniejszy. Dokładnie. Małżonka Małgorzata mi podpowiada. Kochani, a filmik? Ojej, to się stało. Okulary się zniszczyły. Tak. Czekaj, podniecę. To są takie jaja, że Darek tak mówi. Nie, tak, no, to są takie jaja, że Darek tak mówi. Darek udaje buraka. A mogę tak sobie Gosia nogę na nogę założyć? Możesz nawet wyluzować bardziej? Nawet nogę za głowę założyć, chcesz. Kochani, oczy filmik. O! Ojej. Przepraszam, kochani. Henio, ale pogoda kiepska. Gdzie mi się jakieś zamówić? Ja na razie mam wymówę. Okej, nieważne. To będzie dość, to się wytnie. Kochani, a filmik jest o tym, w co nie wierzę. 5 punktów, w co nie wierzę. Zanim przejdę do sedna sprawy, chciałem powiedzieć, że to, że w coś nie wierzę, nie znaczy, że krytykuję przez to osoby, które w to wierzą, albo neguję osoby, które w to wierzą. Bądź nie szanujesz. Bądź nie szanuję, dokładnie. Dziękuję, Gosiu. Bardzo jesteś wspaniała po prostu. Ja wiem o tym, no wiem. Bądź nie szanuję właśnie ludzi, którzy akurat w to wierzą. Uważam, że wszyscy jesteśmy odrębną jednostką, wszyscy wierzymy w różne rzeczy, albo nie wierzymy w różne rzeczy i dopóki nie krzywdzimy innych ludzi swoim zachowaniem bądź swoją postawą, wszystko jest dla mnie ok. Więc pierwsza rzecz, którą nie wierzę w Boga. Ale słuchajcie, ja nie wierzę w takiego Boga, wiecie, że gościu z brodą długą, dziadek sobie siedzi na chmurze i wszystkich nas słyszy i wszystkich nas widzi i spełnia nasze modlitwy albo nie spełnia i jest w ogóle wszechmogący, stworzył, wiecie, ziemię i człowieka. Słucham? I grozi palcem i tak dalej. Takiego Boga nie wierzę. Bóg dla mnie bardziej jest to symbol, bardziej jest symbolem. Wszystko to, co jest w ludziach dobre, całe dobro, miłość, przyjaźń. Jeżeli rodzi się dziecko, dla mnie to wszystko jest, to jest Bóg. To jest Bóg. Wszystkie dobre emocje, to w takim razie ktoś powie, to nieważne. To jest dla mnie Bóg, czyli wszystko to, co dobre, co nas otacza, piękna przyroda, natura, matka natura, to jest dla mnie taki mój prywatny, osobisty bardzo Bóg. Także to był pierwszy punkcik. Drugi punkt, kochani, kompletnie nie wierzę i nigdy nie wierzyłem w związki poligamiczne, czyli jeżeli, wiecie, jest jeden facet i ma 5 żon czy 6 żon. Co prawda wierzę w to, że taki facet może być szczęśliwy, słuchajcie, oczywiście. A w ogóle, ale jeszcze zanim rozwinę myśl, zauważcie, że jakoś się nie słyszę o tym, żeby była, powiedzmy, jedna kobieta i miała 5 mężów. O tym jakoś, no nie wiem, ja nie słyszałem. Jeżeli słyszeliście, napiszcie mi proszę w komentarzu, bo może po prostu... Na pewno jest, tylko że jest to bardzo mało. Wydaje mi się, że nie ma, nawet to chyba nie jest legalne tak naprawdę. Jeżeli chodzi nawet o związki poligamiczne w krajach muzułmańskich, wydaje mi się, że oczywiście mężczyzna może poślubić 4 kobiety, czy 3, czy 5, ale już kobieta nie może poślubić 5 facetów, czyli uważam, że to jest draństwo.
Uważam, że faceci, którzy poślubiają więcej niż jedną kobietę, są cwaniakami. Spełniają przez to swoje jakieś tam fantazje seksualne, bo wiecie, oczywiście to jest fantazja większości facetów, że fajnie by było mieć, wiecie, 5-10 kobiet, z którymi się najlepiej jeszcze naraz sypia. Także uważam, oczywiście facet może być szczęśliwy, ale nie wierzę w to, że kobiety mogą być szczęśliwe w takim związku. Oczywiście wierzę w to, że takie kobiety kochają takiego mężczyznę, ale uważam i oczywiście na zewnątrz mogą wydawać się szczęśliwe i wszystko fajnie tacy, ale wydaje mi się, że w środku na pewno przeżywają to, że muszą się dzielić z takim facetem, z innymi kobietami. Mam nadzieję, że nie powiedziałem tego za bardzo w mocno myślanego się. No chyba nie. Chyba nie. No jak powiedziałem, to trudno. Najwyżej będę miał kciuka w dół. Trudno. Krytyka. Też się liczę z krytyką. Mam w końcu kanał. Chcę się dzielić ze swoimi poglądami. Także no niestety trzeba się liczyć także też z tym, do następnego punktu, że bo będzie zmierzch nas będzie, że to też z krytyką muszę się liczyć. Kolejny punkt, w co nie wierzę, kochani. A chyba kolejny punkt, Gosiu? A, okej, wiem. Bo zgubiłem kartkę, gdzie miałem rozpisane, w co nie wierzę. Ale to było tylko 5 punktów i stwierdziłem, że będzie głupio, że będę czytał, także... Trzeci punkt, kochani, w co nie wierzę? Nie wierzę w tak zwanych motivation speakerów, czyli w mówców takich motywacyjnych, wiecie, w kolesi, którzy mówią nam to, co jest oczywistą oczywistością. Czyli ogólnie dla mnie tacy ludzie to są szarlatani. Bardzo często są to najczęściej są to inteligentne osoby, które niestety przez swoją inteligencję i cwaniactwo manipulują trochę ludźmi i mają z tego bazują na jedności ludzkiej, no niestety, i mają z tego dużo na ludzkich uczuciach, tak. I chyba w dzisiejszych czasach nawet bardziej niż kiedyś, nie wydaje ci się? Bardziej niż kiedyś, teraz ludzie są bardzo zagubieni i... Tak, no i dlatego to jest podatny grunt. Ale zauważcie, kochani, ale tak zanim sobie myślicie, no co on gada, przecież ludzie są potrzebni, inspirują ludzi. Zauważcie, jeżeli oglądacie taki film motywacyjny, ja też nie jestem wyjątkiem. Ja też, oglądając filmik motywacyjny, mam to poczucie, że kurczę, no fajnie, ale facet dobrze mówi. Ale dlaczego dobrze mówi? Bo tacy ludzie mówią nam wszystko to, co jest oczywiste. Wszystko to, co jest tak banalne, że dlatego tak to łykamy, wiecie, kochani. No, także uważam, że słuchajcie, no kiedyś zrobimy spotkanie przy kawie z Gosią i mogę dać wam motywacyjne przemówienie bez żadnych opłat. Także, kochani, kiedyś zrobimy tak spotkanie w Edynburgu dla widzów z Edynburga, albo nawet jak będziemy w Warszawie zrobimy i ja wam za darmo powiem wszystko to, co możecie usłyszeć za grube pieniądze. Także uważam, no niestety albo stety, że mówcy motywacyjni to są szarlatani, którzy mówią wam po prostu oczywistą oczywistość. Coś, co jest, co wszystko, co i tak wiecie. No. I to był czwarty punkt, czy trzeci? Nie wiem, no dalej... I kolejny punkt, kochani, to jest akurat ten punkt, to myślę, że akurat, albo mam nadzieję taką, że sporo ludzi podziela. Nie wierzę we wszystko to, co piszą gazety, co mówią media, co mówią dziennikarze. Zawsze staram się bardziej zagłębić w temat i trochę, może nie to, że nie lubię, tylko trochę dziwią mnie ludzie, którzy dyskutując z kimś na jakiś temat, sugerują się tylko tym, co przeczytają w internecie, albo tylko tym, co usłyszą gdzieś w telewizji. Albo przeczytają w gazecie. Dokładnie, albo przeczytają w gazecie i myślą, że przez to w ogóle, wiecie, pozjadali wszystkie rozumy. Żebyśmy sami starali się wyciągać jakieś wnioski. I kochani, ostatnia rzecz, którą nie wierzę, nie wierzę w kompletnie w żadne siły nadprzyrodzone. Czyli nie wierzę w to, czego nie mogę zobaczyć, nie mogę dotknąć, nie mogę poczuć, nie mogę powąchać. Nie wierzę w żadne duchy, nie wierzę w leczenie, wiecie, dłońmi, energią. Ale nie mówię, że to nie istnieje, że to nie jest możliwe, bo oczywiście to jest, to może istnieje, ale ja w to nie wierzę. Jak od małego, że ja, żeby w coś uwierzyć, muszę to przeżyć. No już tak, mam po prostu. Kochani, także, ale to pewnie powiecie mi, skoro to jak wierzysz w miłość? Przecież miłości nie można poczuć, nie można zobaczyć, nie można pomagać. Oczywiście można. Około mnie siedzi moja miłość, wącham ją, czuję ją, dotykam ją, także można jak najbardziej poczuć miłość, pomagać miłość, złapać za rękę.
Kochani, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli się nie spodobał, to dajcie kciuka w dół, ale mam nadzieję, że będę miał... Że będę miał... Że oglądalność? No, możliwe. Możliwe. I hope so. Kochani, zapraszam was na Facebooka. Napiszcie mi w komentarzach, w co wy nie wierzycie, albo w te rzeczy, w które nie wierzycie, czy też w nie nie wierzycie, albo w nie wierzycie. To będzie fajne, jak sobie pogadamy, podyskutujemy może przez komentarze. Pozdrawiam was bardzo ciepło, bardzo serdecznie. A w ogóle chciałem wam powiedzieć, oczywiście widzicie, zapomniałem na wstępie powiedzieć, jaki mamy plener piękny, bo mamy 25 stopni w Edynburgu. Juhu! A właśnie nie było, juhu! I kochani, kocham was bardzo, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie mojej gęby.